11 listopada. Wchodzimy w ten nastrój świętowania, wspominania, celebrowania tych wydarzeń już od wielu miesięcy. I gra nam w duszy Mazurek Dąbrowskiego. I grają nam w duszy słowa: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Zapewne te słowa grały także w sercach ojców niepodległości, tych, którzy wspólnie razem postanowili zjednoczyć się, podjąć wysiłek, aby zbudować struktury państwa polskiego. Państwa, które powstawało z trzech różnych zaborów, z trzech różnych systemów. Tego nie było. O Polskę trzeba było walczyć nie tylko w 18 roku, kiedy się pojawiła, bo pojawiła się na mapie tak naprawdę bez określenia granic. To był twór, który istniał, ale nie wiadomo było w jakim kształcie. I o te granice trzeba było walczyć. Walczyć w bardzo różny sposób. W Wersalu, tak jak to robił Paderewski i Dmowski, z armią, która przyszła ze Stanów przez Francję. Roman Dmowski, generał Józef Heller, Wojciech Korfanty, generał Kazimierz Sosnkowski, Wincenty Witos. Cześć, pamiętamy o ich wielkości. Tych sześciu bohaterów, tych sześciu mężów stanu, polityków, szło różnymi ścieżkami i w różny sposób przyczyniali się do odtworzenia nowej rzeczy, do odtworzenia niepodległości Rzeczypospolitej, w różnej później do jej obrony. Ale towarzyszyła im myśl przewodnia. Interes partii czy grupy politycznej kończy się, kiedy zaczyna się interes państwa. Troszczycie o wolną Polskę. Stoimy dzisiaj przed popiersiami, przed pomnikami sześciu ważnych, wielkich Polaków. Tak jak słyszeliśmy, każdy miał inną drogę. Pewno w ogóle się nawet nie lubili, ale wszyscy wiedzieli, że to, co nas łączy i to, co jest najważniejsze, to Polska. Pomnik generała pan Kazimierz Cholewa z rodziną. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Krakowa i Małopolski, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pamięci w parku imienia doktora Henryka Jordana w Krakowie, aby z okazji Narodowego Święta Niepodległości czcić pamięć wszystkich rodaków,
którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu!